Radio kręci zapraszamy do zboru wszystkich ludzi, do zboru chrześcijańskiego, żeby ludzie się mogli czegoś nauczyć, bo świat jest zły. Świat jest zły. W zakresie choćby polityki gospodarczej, monetarnej, przełamywania kolejnych właściwie tabu wchodzenia banków centralnych w te obszary. Natomiast teraz jest prawdopodobnie moment, najprawdopodobniej moment, w którym trzeba się z tego stopniowo wycofywać i to trzeba będzie zrobić bardzo inteligentnie, w interakcji z rynkami finansowymi, w integracji z realną sferą gospodarki. Myślę, że słucham! Obustronna wymiana. O, cześć. No. Z uwagą się przystępuje i tak, tak, SMS-a ona dostała, ale wiesz, jak ona pójdzie w te swoje chody ma, a to tamto, ona dopiero potem wróci, no. No. Bardzo silną potrzebę właśnie zrównoważenia tej polityki. No, ona wie, dostała SMS-a, ja ci coś powiem. To taka baba, która żałuje, że pojechała pod las. I po prostu w jednym domu mieszkała, w drugim mąż, a ten mąż już chyba niedługo umrze, bo zwariował, wylewy ma. I tam synem, a ona z córką, a ta córka pod lasem mieszka sama, a ona szaleje tu po Warszawie. Słuchaj, baba z ADHD, wariatka, słuchaj, do wygłupów, pierwsza. No. 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 Cześć. Radio Tok FM Euro, Polityka, Barbie, Daisy, Langston, to tutaj taki Stasio, on się podnieca tą Litką, że ta Litka, wiesz, pojedzie ze mną do Nowego Dworu Mazowieckiego. Ja mówię, że ja bardzo chętnie pojadę do Nowego Dworu Mazowieckiego, bo tam po prostu Janeczka Sobieska stamtąd się wywodzi w ogóle i tak dalej. No. Także buziaczki do hotelu pojedziemy. Do hotelu pojedziemy, tak. Stanęli przed koniecznością znacznego zwiększenia wkładu wartości dodanej do świadczonych usług produkowanych wyrobów. Siłą rzeczy muszą być bardzo silnie w kierunku innowacyjności, bo tylko tam najbardziej to ona się pojawia. Czyli rząd tymi instrumentami wymusza innowacyjność. A panie Paweł, skoro pojawił się wątek mieszkaniowy pana wypowiedzi, to ja wykorzystam pan rozmowę, jeśli to jest pan. Jest pan członkiem prezydenckiego zespołu do spraw ustawy o kredytach walutowych, co też się wiąże z tym mieszkaniowym, a zbliża się do końca. Nauczyciele sprawiają trudności, ale najbardziej jest na tym razem kobiet. Można by czegoś życzyć nauczycielom, to właśnie takich, którzy się potrafią uczyć. A dla samych nauczycieli, ale dlaczego? A może rzeczywiście raz zainteresować, a chyba bardziej ważne jest to, czego nie ma niestety. Niestety pewnych rzeczy nie ma, ale genialną rzeczą jest to, że ta ustawa powstaje, ona jest już bardzo zaawansowana w sensie legislacyjnym. Pan prezydent najprawdopodobniej jest niewykluczony, pan prezydent pozytywnie również przyjmie tę ustawę. Tutaj o podziałach od rana też mówiłyśmy, ale proszę uważać, bo świadkowie Jehowy nie dzielą się. Świadkowie Jehowy nie dzielą się na biednych i bogatych, mądrych i głupich, na takich, na cyganów, na sranów. Nie, u świadków Jehowy wszyscy są bardzo równi, honorowo równi. Nawet w tym momencie, w którym
Radio, to FM, Eurokoncita Bardiwa i Bilan Strumeczka. Także widzicie Państwo, to co my mówimy tutaj, to wszystko idzie w świat. Dobre słowa, dobre rzeczy. Proszę być z nami w kontakcie. My pojedziemy do Nowego Dworu Mazowieckiego na pływanie kajakami. Będziemy zwiedzać, płynąć będziemy daleko, daleko. Oj daleko, oj daleko, oj daleko, oj daleko. I za górą, i za rzeką. Oj daleko, oj daleko. Identyfikacji tych oczekiwań będzie wyrażać.
obręczu pod przyznaniem. A także odcinek. Zwraca uwagę, że tylko zjednoczona i podzielona Unia Europejska będzie miała szansę na zasadniczą, a takim wyzwaniom jak Brexit czy kredyt inflacyjny, prawie radiowo telewizyjnym wystąpieniu sprzeciw o rozdzieleniu Unii na różne prędkości. Podział, egoizmy, tworzenie całej wspólnoty różnych grup dominacji czy wpływów i patrzenie tylko przez pryzmat partykularnych interesów będą chłonące podważki. Podkreśla też konieczność utrzymania czterech punktów unijnego rynku wewnętrznego, unijny szefa wewnętrzną na trwanie. Sytuacją, której inicjatywy to ma socjalne, używają budżetu tylko do tego, aby ogół uczniowy stosować umożliwie zjednoczenia prawnej usługi rynku zawodowego, a także po szczególnie. W tej kwestii według dwóch rządów Polska może liczyć na poparcie nie tylko Unii Europy Środkowej, ale też Danii i Hiszpanii. Karol Darmon, Polskie Radio. Radio to jest jeden rachunek za bardzo daje Landrumeczka. Radio to jest jeden rachunek za Państwa, często mówimy o świadkach Jehowy, bo wyjątkowo, proszę Państwa, u świadków Jehowy jest ten fajny taki rodzynek, że świadkowie, proszę Państwa, Jehowy wszystkich ludzi szanują. I tu nie ma jakichś takich podziałów, bo się dziwią, że Unia Europejska stosuje podziały. Unia Europejska idealnie umiała się dostosować do tych moherowych systemów tutaj w Polsce, a katolickiej Polsce, półpolsce, że tutaj też są podziały. No. Tak? Radio to kiedy podobnie wydzwaniają banki, proszę Państwa, różne banki. Jestem kobietą banku i te banki do mnie wydzwaniają, proszę Państwa, Rzeszowi. Banki wydzwaniają do mnie, Rzeszowi.
Radio to FM, w rachunki kabardi, baby. I ten, to słońce świeci, to wszystko. O Jezus, proszę Państwa. O Jezus, coś okropnego i to słońce. Radio kończy. Ty mówi jedna z osób. Wszyscy mają obowiązek ważnie ją słuchać. Nie zacznie myśleć wtedy własnego powiedzi. Kandydatka do urzędu prezydenta Francji, idąc na spotkanie z rosyjskimi deputowanymi, oświadczyła, że ma aresztowa współpracować. Radio to potem Eurokoncita Barbie Baby Langston Extra. Dlatego mówimy o Świadkach Jehowy, bo Świadkowie Jehowy na 100% stosują Pismo Święte. Wpasowali się w Biblię na 100%. Bo wiecie Państwo, tu się modli pod figurą, tu ma diabła za skórą. Tu udają, że się modlą, tutaj źle czynią. Tutaj w kościele się modlą, ksiądz każe na Wałęsę głosować. Czyli że polityka, a u Świadków Jehowy to w ogóle, że ten świat jest, jest diabli, jest szatański, świat jest zły. Świat w Piśmie Świętym zawsze jest w sensie pejoratywnym, czyli złym. Jezus powiedział, ja was zabrałem ze świata, ja was wybrałem ze świata. No, abyście nie byli w tym świecie, bo wszystko, co jest ze świata, pochodzi od złego. Pragnienie złe, chciwość, pazerność, no wszelkie dziadostwo, że ludzie nie mają szacunku dla Pisma Świętego. Na przykład tutaj w Warszawie, jak jesteśmy przecież nie w Anglo-Ameryce Białystok, oni za wszelką cenę będą chcieli tutaj Anglo-Amerykę Białystok udawać, a to podrabiać, a to będą no, a to co. I tak jakieś dźwięki dziwne różne wydawać, żeby podrobić Anglo-Amerykę Białystok, w której nigdy nie byli, bo nawet nikt nie wie o przemyśle włókienniczym w Białymstoku. Nikt nie wie, że prawosławie w Białymstoku. Nikt tu w Warszawie na Mazowszu na Wisłę w Polsce pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem nie wie, że tam powstał język Esperanto, w związku z czym ta galeria, która jest na Andersa 30, fabryka foto, ona często prezentowała zdjęcia z Białego Stoku. Ta galeria foto na Andersa 13, proszę Państwa, ona prezentowała wielokrotnie zdjęcia z Białego Stoku. Ludwika Zamenhofa, tam jest taka ulica. Otóż Ludwik Zamenhof wymyślił język Esperanto. To jest bardzo ciekawe. Proszę Państwa, bardzo ciekawe. Radio to kapele w Rokoncita Barbie Baby Langstrumextra. Radio to kapele w Rokoncita Barbie Baby Langstrumextra. Och, jakie ciekawe. Nigdy nie mam tego dosyć. O! Wojskowo-sportowego patriota. Niektórzy wychowankowie klubu mają kłopoty z białoruskimi służbami w związku z prowadzoną akcją zatrzymywania tzw. bojowników, którzy według KGB przygotowywali prowokacje. Wczoraj wieczorem białoruskie KGB poinformowało o zatrzymaniu 26 osób, które według tej służby przygotowywały akcje protestacyjne w kraju. Zatrzymań dokonano na podstawie przepisu kodeksu karnego dotyczącego masowych zawieszeń. Znaczna część zatrzymanych to członkowie organizacji Biały Legion, u których według KGB znaleziono cały arsenał broni. Według mediów Mikołaj Michalkow wczoraj został wezwany na rozmowę do KGB. Mikołaj, odświęconych jaj. Michalkow jest byłym zawodowym oficerem komandosem. Mikołaj, odświęconych jaj. Z kolei brat Mikołaja Michalkowa to założyciel organizacji Biały Legion, Siergiej Bulba, znany szerzej pod pseudonimem Czesław. Niezależni białoruscy eksperci łączą serię zatrzymek osób związanych z opozycją, z niedawnymi antyrządowymi akcjami protestu oraz zapowiadaną na jutro demonstrację w stolicy i niektórych innych miastach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki świętuje nosząca jego imię Politechnika Krakowska. Decyzję o obchodach rocznicy podjął Senat Uczelni w grudniu 2015 roku. Od tego
czasu odbyło się wiele okolicznościowych spotkań i wystaw, projekcji filmowych, a także konkursy wiedzy dotyczące inżynierskiej i wojskowej działalności Kościuszki. 2017 rok to kulminacja obchodów kościuszkowskich, mówi profesor Andrzej Białkiewicz, prorektor Politechniki Krakowskiej. Konferencja pod tytułem Tadeusz Kościuszko, historia, współczesność, relacje i zależności. W tej konferencji będą brali udział przedstawiciele świata nauki, świata kultury, muzealnicy, wszyscy ci, którzy zajmują się tematem Tadeusza Kościuszki, jego historią, jego działaniami. Tadeusz Kościuszko jest nie tylko bohaterem naszym, ale to jest również bohater Stanów Zjednoczonych. Z uroczystości związanych z obchodami tego roku i biorą udział również przedstawiciele środowisk naukowych, zarówno z całej Polski, jak i z zagranicy. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowana przez Muzeum Politechniki ekspozycja mało znanych rysunków wykonanych przez Tadeusza Kościuszkę podczas jego paryskich studiów. Kościuszce jako inżynierowi i wojskowemu bardzo przydała się umiejętność rysowania, podkreśla profesor Białkiewicz. Są to rysunki odręczne, są to rysunki postaci studialne, szkice głowy, aktów, co można zaobserwować w tych rysunkach. Znakomitą znajomość perspektywy, anatomii, potrafi łączyć linie z plamą, potrafi traktować aktywnie wydobywając postać. Myślę, że Kościuszce jako inżynierowi wojskowemu bardzo przydała się ta umiejętność rysowania, umiejętność określania przestrzeni, to co pogłębia niewątpliwie wyobraźnię przestrzenną przy na przykład projektowaniu fortyfikacji. W dwudniowej sesji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej udział bierze ponad 30 naukowców, muzealników, historyków, archiwistów, inżynierów z Polski, a także ze Szwajcarii, Australii i Stanów Zjednoczonych. Poeta codzienności, tak o zmarłym Wojciechu Młynarskim mówi dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Dziś odbędzie się pogrzeb barda, artysty kabaretowego, autora piosenek, ale też dramaturga, scenarzysty i reżysera teatralnego. Wojciech Młynarski był autorem ponad 2000 tekstów, piosenek lirycznych, ballad, muzycznych felietonów i songów politycznych, przypomina Sztompkę. Odszedł od nas wybitny artysta, wspaniały poeta, poeta codzienności. Sam zresztą o sobie mówił, że czuje się tekściarzem, że czuje się felietonistą, chociaż te jego felietony były dla naszego pokolenia dużo w skali. Kody, którym się często posługiwaliśmy, które zresztą podstawowaliśmy. Wojciech Młynarski od lat 60. był związany z Polskim Radiem. Wojciech Młynarski był związany z Polskim Radiem od samego początku, że jego mama pracowała w tej redakcji dziecięcej. On sam bardzo przyszedł szybko do radia, a później miał taki nawet, można powiedzieć, kierowniczy moment, kiedy mieszkał w osiedle Janowski, stworzył słynne studio piosenki, które w latach 60. nadało trochę inne, nowe brzmienie polskiej piosence. Agnieszka zaczęła wyjeżdżać za granicę i postanowiono, że ktoś musi ją zastąpić. I wtedy wybuchła Wojciecha Młynarskiego i on z Urzędem prowadził studio piosenki. Wojciech Młynarski jest laureatem diamentowego mikrofonu specjalnej nagrody Polskiego Radia przyznawanej za wybitne osiągnięcia radiowe. Został wyróżniony za całokształt dorobku artystycznego oraz stałą obecność jego twórczości na falach Polskiego Radia. Prognoza pogody. Na wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach dziś niebo słoneczne, na pozostałym obszarze więcej chmur, gdzie niegdzie słabe opady deszczu lub burzawki. Od północnego zachodu granic opadów i rozpogodzenia. Temperatura przeważnie od 8 do 12 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu od 7 do 9. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. Polskie Radio 24. Słowem szybko. Teraz MediaMarkt, iPhone 5S 16 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina i aparatem 8 megapikseli już za 1349 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt. Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach siemiustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniewki u dzieci. Nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z
kurwy syn, no zobacz. Spotkanie dość specyficzne przed szczytem i w
Zaszedł nie złożył podpisu.
Chodzi o ustalenie dzisiejszego szczytu w Rzymie, to będziemy postrzegali jako kraj, który ma interesy i domaga się realizacji tych interesów. Ciężko wam kierować przez Chrystusa, za naszego. To trochę teraz taki komentarz jak Joachima Brudzkiego, który powiedział, że Petaszko udowodniła, że jest to rozpoczęcia emisji. Nie tak robi się polityka zagraniczna. Mam wrażenie, że Stany Zjednoczone i Kanadzie nie zostały jeszcze przez się tym czas zgadzać, ale to przeczekamy do uzgodnienia z partnerami. Stąd przepychanie swoich problemów będzie prowadził już Unii Europejskiej. Chicago, a nie prawda, deklaratywnie mówię, że jeżeli nie podpiszemy, to zapraszam serdecznie. Mamy przed sobą jedną godzinę. Rozpoczęliśmy szczepienie. Sam lekarz jest dzisiaj do pamięci życia. Występował o spotach namawiających wyborców w sobotę, do pójścia do wyboru. Więc wiemy, że wchodząc do Unii Europejskiej pozbyliśmy się części swojej suwerenności i teraz przez różne zabiegi dyplomatyczne uchwały budowanie relacji z tymi państwami, tak jak z ustanowienia Narodowego Dnia Życia. Tak? Prowadzi się politykę, a nie się okazją narodowej refleksji nie podpisze, to będzie nad odpowiedzialnością władz państwowych i społeczeństwo. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i obronie życia. Narodowy Dzień Życia będzie odtąd obchodzony corocznie. To nie jest to, że jesteśmy życie państwa i nie przyjmują się ubiegania. Ale tak jak podkreślam, każdy żaden powinien mieć świadomość, że właśnie realizując swoje interesy, a prawdopodobnie należy je realizować po prostu z innymi państwami. I to się robi dniami, tygodniami, czy miesiącami przed uchwaleniem tego dokumentu, czy uchwaleniem tego. Więc spokojnie. Spróbowali pomyśleć o tym, co możemy, co powinniśmy. Nie do końca mają czynić, albo co czynić. Zostawmy tak, sprawy europejskie do tego tematu. Jeszcze wrócimy do informacji z dnia. A teraz jeszcze jeden wątek związany z polityką krajową. Wczoraj odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie ministra Jana Szyszki. Po głosowaniu dziś naszego życia. Matka Teresa z Kalkuty nie w życiu. Życie jest szansą i przychwycił. Życie jest piękne. Podziwiaj je. Życie jest błogosławieństwem. Proszę go. Życie jest marzeniem. Ja dziwię się, że tak polityk jak Jan Szyszko realizuje dość liberalną ideę. Życie jest wyzwanie. Bo tak jak konserwatyści mówią, naród to sojusz. Życie jest obowiązkiem. Życie jest grą. Życie jest cenne. Zatruść się o nie. Życie jest bogactwem, zachowanie. Życie jest miłością, cieszy. Życie jest tajemnicą. W czasie wczorajszej debaty tak jak bardzo szybko przekonywała, że nie ma żadnych merytorycznych podstaw do odwołania ministra środowiska Jana Szyszki. To się zatrzymajmy. Za chwilę wrócimy do rozmowy naszym gościem. Jest to dr Bartosz Szyszliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje dnia w skrócie. Miała 11.30. Polska jest gotowa podjąć wysiłek budowy eurozowanych i suwerennych narodów, mówi premier Beata Szydło przed unijnym szczytem w Rzymie i od tych słów zaczniemy. Powiemy też o spotkaniu prezydentów Polski i Węgier, które rozpocznie się po południu w Piotrkowie Trybunalskim oraz o obchodach Narodowego Dnia Życia. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Chciałbym też Aleksandra Kozora zapraszam. Rozpoczniemy nasze spotkanie z pomocą dużych pierwszej na antenie. Podziękować chcę ofiarodawcom z parafii świętego Kazimierza Kudewiecza we Wrocławiu. Może kilka imion nazwisk. To pani Ewina Ukraińska, pani Teresa Szczepańska, pani Teresa Szczepański, pani Urszula Kędzińska, pani Inna i Władysław Lewicy, pani Beata Osiepłowska, pani Franciszka i Borysław Notakowie, pani Leokadia Kląc, pani Maria Kusiela i Maria Sokołowska. Dziękujemy. Ofiarodawcy z miejscowości Kornica, pani Maria Domuszyńska, Stostrzenia Budrum, pani Justyna i Piotr Radoś, Stostrzenia Odrzeńskiego, pani Regina Duszkiewicz, Stostrzenia Wielką Polskiego, pani Irena i Tadeusz Dziecińscy w Zakładzie Wyszehradzkim i
jeszcze ofiarodawcy, którzy dar serca złożyli. Odbędzie się konferencja premier Bartosz przed wylotem na rocznicowy szczyt w Rzymie. Pani Maria Wolan, pani Maria Banaś, o 15 w Piotrkowicu Górnackim spotkają się prezydenci Polski i Węgier. Kluczowe rozmowy Andrzeja Dudy i Janosza Adera odbędą się w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Szczerski powiedział, że nieprzypadkowo na miejsce spotkania wybrano Piotrków Trybunalski. Właśnie król Stefan Batory ustanowił Trybunał Koronny Piotrków Trybunalski. Także Radio Koncita, Radio Koncita, tak FM. Krzysztof Szczerski dodał, że spotkanie prezydenta... Już dziaduwa wyjebym. Platonie, nieładnie brzmi, nie? Wyje, żebrze. ...znaczył, że kontakty polsko-węgierskie wymagają obecnie dialogu. Rozumiemy się w niektórych sprawach bez słów, w niektórych sprawach właśnie powinniśmy rozmawiać więcej. I to będzie także elementem szczególnym tego spotkania. Na początku marca Węgry razem z 26 innymi państwami Unii poparły kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Wbrew stanowisku Warszawy, wcześniej Viktor Orban zapowiadał wstrzymanie się od głosu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Już po raz 13 obchodzimy Narodowy Dzień Życia, w tym roku pod hasłem Rodzina energią dla Polski. Ustanowione przez Sejm w 2004 roku święto jest poświęcone promowaniu ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szacunek dla życia i rodziny to fundament życia społecznego. Proszę taki przewoje komu. Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia i organizacji. Ani do tańca, ani do różańca, do życia. Dyskusja o tym, na czym my budujemy. Jeśli nie ma gwarancji prawa do życia, to jakie są gwarancje prawa do wolności, prawa do własności? Zawsze tak staram się stawiać tą sprawę i myślę, że to przyniesie owoce. W tym roku głównym wydarzeniem ma być zaplanowany na jutro Narodowy Kongres Rodziny, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. To spotkanie ma rozpocząć cały cykl konferencji o polityce prorodzinnej prowadzonej przez państwo. Wczesnym popołudniem na warszawskich Powązkach odbędą się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Młynarskiego. Rozpocznie je msza w kościele świętego Karola Boromeusza, po której kochany zostanie odprowadzona i złożona w grobie w Alei Zasłużonych. W imponującym dorobku Młynarskiego nie da rady tego słuchać, nie? 2000 piosenek, wiersze, przekłady, libretta czy scenariusze. Piosenkarka Alicja Majewska mówiła, że zawdzięcza Wojciechowi Młynarskiemu wiele wspaniałych tekstów i największe swoje przeboje. To są teksty wszystkie piękne, ale z doświadczenia 40-letniego wiem, że z mojego repertuaru ogólnie, nie tylko piosenek napisanych przez Wojciecha Młynarskiego, to te dla słuchaczy moich piosenek, te, które zostały tak bardzo trwale, to są to jeszcze ślepraki lubię i pewnie odkryjmy dość. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca po długiej chorobie. Pojutrze skończyłby 76 lat. Prognoza pogody. Na wybrzeżu Pomorzu, ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach dziś niebo słoneczne, na pozostałym obszarze więcej chmur, gdzieniegdzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura przeważnie od 8 do 12 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu od 7 do 9. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11.35, dziś piątek, 24 dzień marca. Do Rzymu przyjeżdżają przywódcy krajów Unii Europejskiej i unijni politycy na jutrzejszy szczyt i obchody 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. O godzinie 18.00 przyjmie ich w Watykanie papież Franciszek. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Polscy komentatorzy podkreślają, że słowa, jakie papież skieruje do europejskich przywódców, będą miały ogromną wagę, bo Franciszek jest obecnie największym autorytetem moralnym i najpopularniejszym przywódcą akurat na świecie. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro... Bo tam było Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, to już powtarzają, co innego, wiesz. Premier Szydło zagroziła brakiem podpisu na deklaracji rzymskiej.
Na temat jubileuszowego unijnego szczytu rozmawiali goście dzisiejszej debaty poranka. Jak podkreślał profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, deklaracja rzymska jest bardzo ogólna. Nadaje tylko kierunek dalszym pracom nad przyszłością polityczną i ustrojową integracji europejskiej. W zasadzie ten ogólny tekst Radia został przez wszystkich, z tego co słyszeliśmy, zaakceptowany. Więc tutaj nie powinno być jakichś niespodzianek. Natomiast to pytanie też można odczytywać w ten sposób, co będzie później, tak? I czy te cztery postulaty zostaną w jakimś stopniu uwzględnione lub nie przez inne państwa członkowskie. Tutaj mam pewnego rodzaju wątpliwości. No ta wiosna, to wiadomo, że wiosna idzie, ale jest zimna bardzo i wiatr wieje i nieciekawie jest. Jeszcze do trzeciej niech się wynoszą już. To jest podyktowane przede wszystkim różnymi zmianami wyborczymi, które się szykują w Europie. Po drugie, wydaje się, że część rządów jest jednak determinowana bardzo wyraźnie, żeby tą, nazwijmy to, ten kierunek Europy dwóch prędkości jednak kontynuować. Jakkolwiek byśmy nie interpretowali tego terminu, bo tutaj też jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, dużo niejasności, jak w praktyce to będzie wyglądać. Dziadura wyje, nie ma co. Trzy pozostałe postulaty, to tak samo widać wyraźnie, że inne państwa mają inne podejście do tych tematów. Także tutaj trzeba szukać sojuszników i to bardzo dobrze, że rząd próbuje właśnie tak robić, ale Radio kończy. Polski rząd potrzebuje teraz taki sukces stworzyć. Przedstawienie czterech postulatów, które mają olbrzymią, żeby nie powiedzieć, że wręcz 100% szansę zostanie przegłosowanymi przez polski rząd. Ogłoszenie następnie tej decyzji, która właśnie jest przesądzona olbrzymim sukcesem Beaty Szydło, przywitanie z kwiatami na lotnisku. Radia kończy. Materiał pochwalny w wiadomościach telewizyjnych będzie dokładnie tym poniekąd sztucznym czy wygenerowanym sukcesem, jakiego Polska aktualnie, przynajmniej w interpretacji polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, potrzebuje. Także ja się poniekąd cieszę przynajmniej, że to moja prognoza, jakkolwiek krótkoterminowa, bo ona nie była, się właśnie realizuje. Co do tego, czy będzie to sukces realny, natomiast myślę, że możemy dyskutować, bo wydaje mi się, że jeżeli dziś już w piątek jest właściwie zadecydowane czy przesądzone, że ten szczyt będzie miał taki, a nie inny kształt i takie, a nie inne konkluzje, które Polska wygląda z wszelkim prawdopodobieństwem podpisze, to czy możemy mówić o jakimkolwiek przełomie czy zmianie, chyba tylko i wyłącznie na poziomie retoryki? Trzeszcz, no to jest radio, to więc radio trzeszczy. Dlaczego radio ma nie trzeszczyć? Radio trzeszczy. Radio Koncik, to KFM Euro, Koncika, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio Koncika, to KFM Euro, Koncika, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No właśnie, przejmowanie się. U nas bardzo dużo jest psychologii, proszę Państwa. W naszym radiu to nic. Bardzo dużo psychologii. Bardzo. Czymś, o czym również w swojej książce pisze Susanna Torres, tak zwanym syndromem FOMO. To jest skrót od angielskiego zdrowy fear of missing out, który można by przetłumaczyć. Radio Koncita, to KFM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio to KFM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langstrom. Za tym, żeby być cały czas na czasie, żeby orientować się w tym, co się dzieje w życiu naszych znajomych i potencjalnie nie dopuścić do takiej sytuacji, w której poprzez to, że my czegoś nie zauważymy, nie będziemy na Facebooku, na przykład nie zostaniemy zaproszeni na jakieś spotkanie, na jakąś imprezę. No, wszystkich nie da rady zaprosić, wszyscy nie mogą wejść. Każdy ma rodzinę, każdy ma swoje grono przyjaciół, znajomych, ale ponieważ świat jest diabli, a ludzie są niedoskonali, no to wiesz, to złośliwi. Tak, także w tej grupie wiekowej... Sama skarota.
można powiedzieć, to, co się dzieje na Facebooku, niekiedy jest czymś bardzo istotne. Ale użył to nacechnienia, że boimy się, uczestnicy boją się, że przegapią coś ważnego w życiu na przykład ich znajomych czy przyjaciół. No to po pierwsze, co to znaczy coś ważnego? Bo ja rozumiem, że jeśli komuś urodzi się dziecko, tak, albo stała się jakaś dramatyczna sytuacja, to jest bardzo ważna informacja, albo ktoś dostał pierwszą pracę, albo dostał się na studia. Ale jeśli te, w cudzysłowie, ważne informacje, to jest to, że koleżanka kupiła sobie czerwoną sukienkę, a druga koleżanka kupiła niebieskie buty, no przepraszam, ale to jest po prostu tak płytkie, że no, szkoda nawet na to poświęcać 15 sekund, a młodzi ludzie w internecie poświęcają na to bardzo dużo czasu. Absolutnie się z tym zgadzam. Czyli internet w ogóle jako środowisko funkcjonowania opiera się niestety o zasadę takiej, można powiedzieć, dewaluacji informacji. Tak? Jakby porównanie opionych butów albo przygotowanej kanapki na śniadanie z właśnie narodzinami dziecka, o czym pani redaktor wspomniała, jest na porządku dziennym na Facebooku. I można powiedzieć, oddźwięk tego, co się dzieje, czyli zebranie tych tak zwanych lajków, w obu przypadkach jest podobne. Kolejna rzecz, hasło znajome. Bardzo często tak się dzieje, że mamy setki czy tysiące znajomych na Facebooku. Tutaj też jeden z wypowiedzi, którą już cytowałam, o tym wskazuje, że bardzo często tych osób się nie zna, może się widziało je raz w życiu. Co to za znajome, którego nigdy nie widzieliśmy albo widzieliśmy raz w życiu? W przypadku takim, kiedy ktoś ma 500, 700 tysięcy znajomych, no to nie ma absolutnie żadnej możliwości do tego, żeby jakkolwiek móc nawiązać z nimi bliższy kontakt. To nie są prawdziwe relacje. Wiedzieć, o co mi chodzi, to nie są prawdziwe relacje, absolutnie. Tu wydaje mi się, że warto przywołać takie pojęcie tak zwanej liczby Dunbara, która to liczba wynikająca z badań właśnie tego badacza, pokazuje, że jesteśmy w stanie jako człowiek utrzymywać kontakt tylko z maksymalnie 150 osobami. W związku z czym, jeżeli przekraczamy tą liczbę, no to siłą rzeczy absolutnie nie możemy mówić o tym, że to są właśnie jakieś nasi bliżsi znajomi. My to Jehówki, proszę Państwa, nie zaczynamy takich cygańskich tematów, że my Jehówki wiemy, że ludzie wszyscy Panu Bogu służą, jeżeli służą, że są braćmi i siostrami, a moherowe to świadków Jehowy nienawidzą. No to więc one tam kręcą, a że wiesz, a że to, a że tamto. Moherowe. Także proszę się do mnie przejmować. Kotek jest sympatyczny. Radio to KFM w Rekuncika. Darby Baby Langstrom Extra. To KFM w Rekuncika. Darby Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. No to w tym samym czasie nie pracujemy. A jest to bardzo silna pokusa, można powiedzieć, dla wielu osób, z którą oni nawet nie walczą. Pozwalają sobie coś takiego, taką krótką ucieczkę. To kolejne tutaj hasło, które się pojawia tego syndromu uzależnienia. Spędzamy czas na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych po to, by poprawić sobie nastrój albo uciec od problemów w prawdziwym życiu. No i orientujemy się, że pomimo ten rodzaj ucieczki od czegoś, co kiedyś dawało nam taką satysfakcję. Czyli znów wirtualne życie kontra prawdziwe. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że to, co my widzimy na Facebooku, zapewnia, można powiedzieć, też pewien spokój, bo mamy tam tych, jakkolwiek ich nazwać, naszych znajomych. Jakby sama specyfika tego, co tam się dzieje, szczególnie w trudnych sytuacjach, od których byśmy chcieli uciekać, zapewnia takie poczucie, że tam się nic nie zmieniło, prawda? Czyli nasi znajomi wydają kolejne posty, my możemy wiedzieć, że jesteśmy razem, mamy pewną wspólnotę, jakkolwiek iluzoryczna była na tym. To jest też taka pułapka, która się kryje w portalach społecznościowych, że nam się wydaje, że mamy wspólnotę, natomiast jeżeli by przyszło co do czego, to jakby ośmielę się stwierdzić, że zdecydowana większość naszych znajomych prawdopodobnie by się nie zainteresowała jakimś problemem, który mógłby się pojawić w naszym życiu. Ryzyko w związkach. No i tutaj kolejny syndrom, że naprawdę nie jeden dobry związek. Może lecz w związku przez to, że jedna osoba kompletnie zapomniała o prawdziwym życiu.
Tak, jak najbardziej. No, pogrążenie się w takiej interakcji internetowej, w to, co się dzieje na Facebooku. Oj, nie, kochana, nie, nie. Chyba, żebym się przeciwiła. Tak, niesamowita ilość czasu, w związku z tym no, nie będziemy w stanie tego czasu, którego nie mamy, który oddajemy dobrowolnie portalom społecznościowym i tym, co tam się dzieje, poświęcić to osoby bliskie. I to jest prosta droga do tego, żeby pojawił się właśnie jakiś konflikt, jakieś problemy. No i ostatnia rzecz, o której podpisze autorka, w ekstremalnych przypadkach doświadczamy po prostu głodu. Tak korzystamy, tak jesteśmy zajęci. To my nie zauważamy, że jesteśmy głodni, nie zjedliśmy kolejnego posiłku. Bardzo wiele osób zaczyna dzień od tego, że jeszcze ledwo się dobudzają, szukają telefonu na sprawdzają się i sprawdzają od razu pierwszej po nocy. I zasypiając to samo. Zasypiają, sprawdzając też, co się wydarzyło, prawda? Także trochę doprowadziliśmy do takiej sytuacji, w której w moim przekonaniu media społecznościowe wymknęły nam się spod kontroli. Warto zwrócić uwagę, że Facebook ma dopiero 13 lat, to jest bardzo niewiele, a już sprawa uzależnienia istnieje. Proszę Państwa, zacytuję na koniec jedno zdanie. Czyli widzicie Państwo, mało psychologii, a uzależnienie na Facebooku, bo ludzie kłamstwie żyją, czekają się do dialogami, kłamstwie żyją i lubią się pocieszać tymi kłamstwami, że jest niby dobrze, bo to są znajomi na Facebooku, a my się znamy, a ludzie nie mają o sobie zielonego pojęcia i tak na odległość, ajajajaj, mam tylu przyjaciół, prawda? Co może być kłamstwem, bo człowiek zamyka się w domu, siedzi, jest sam i nie chce mieć do czynienia w ogóle z ludźmi. Na przykład mamy tu koleżankę, naszą Martusię, ona zwariowała, mieszka pod lotniskiem i ona tak, a to Araba gdzieś znajdzie w krajach Emiratów Arabskich czy gdzieś, bo tak by chciała, żeby ktoś jej kupił dom, wycieczkę, zafundował gitarę nową jakąś, bo przecież ona jej śpiewa i fajna Martusia jest, ale jej odbiło i po prostu ona się szybko denerwuje, a jak nie, to nie i ona zabiera się, wykręca się napięcie i do domu, do mamusi jedzie pod lotnisko, bo ona tam mieszka, ma mamusię i jak na bankiecie, jak ją nie wpuszczał na bankiet, czy gdzieś, bo to wiecie Państwo, jak to w tej Warszawie jest u cyganów, że do dziadogadów, że to jak to, czy w zachęcie, czy gdzieś swoim koleżankom, to nawet ludzie tacy jak Martusia się nie starają gdzieś wciskać. Ona często mówi, ale mnie nie wpuszczą, ale mnie nie wpuszczą. I ona bardzo nie chce wchodzić, za bardzo nie chce nigdzie wchodzić. Martusia, która często siusia i masz tyle psychologii. Także ten Facebook, no nie wiem, proszę Państwa, wcale nie musimy, ja wiem, wcale nie musimy negatywnie mówić o Facebooku, ale no nic takiego rewelacyjnego. Ja uważam, że YouTube jest najlepsze, bo ja mogę tam się zareklamować w sensie takim, że głoszę jakąś prawdę, nawet i to, co my mówimy. Radio to FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra jest na Facebooku i tam przekazujemy wszystkie swoje nasze z Biblii raczej Boże prawdy. Czasach współczesnych z odniesieniami. Wie Pani, wszystkie te postaci są tak zarysowane, że one mogą być w każdej epoce. Czy można im założyć kostium z epoki, w której zostało to napisane, jak również i współczesny. My mamy taki pośredni, prawda, bo lata 30. to nie są też lata dzisiejsze. Stosunki między ludźmi są jednak troszeczkę inne. Ja uważam, że opera to jest teatr i zawsze ku temu zmierzam. To znaczy w tej operze, ta opera mi pozwala iść jeszcze bardziej w tym kierunku, dlatego że tam są cały czas dialogi, rozmowy. Tekst jest przepiękny i aktorstwo jest niebywale ważne i stawiam na to największą uwagę i mam odbiór wspaniały wśród wykonawców, bo mam młodych wykonawców, którzy grają siebie. No, to jest naprawdę się odnaleźli w tym, także myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak. A powiedziała Pani o kostiumach, powiedziała Pani o bohaterach, to proszę powiedzieć, jeśli chodzi o zespół, jaki Pani stworzyła, zaprosiła do współrealizacji tej swojej cyganerii, tak ją nazwę. Więc kostiumy, scenografia, muzyka, ruch sceniczny.
Proszę pani, więc mam tak. Mam scenografię, robi pan Mariusz Napierała, kostiumy Agata Buchman, ruch sceniczny Jarek Staniek. Oprócz tego, prawda, mam przy pulpicie pana Pawła Kotle i Grzegorza Pierniaka. Grazie, Grunci. Mam chyba najlepszych jazyców w Polsce. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Rodolfo, Andrzej Lampert, Rafał Bartmiński, Mimi Iwona Sobotko, Marcelina Besze, Marcello Szymon Komasa i Tomasz Rak, Mizet